Dzień dobry, szalom, ja witam wszystkich bardzo serdecznie i powiem wam, że masakra, trzeci raz od nowa przychodzę za tego smutnego Civil War'a, chciałem powiedzieć, gdyż ogarnąłem, w czym był problem, że nam Himlusia chcieli usunąć, bo za każdym razem, gdy tam grałem dalej, to albo robili zamach na biednego Himlusia, albo ktoś próbował go zastąpić. A no wiesz dlaczego? A no dlatego, że mam coś takiego jak Leadership Distrust. I to jest od początku wybuchu wojny domowej, to zaczyna się ładować. To jest bodajże 100 dni. Mamy 100 dni, aby zakończyć Civil War'a, inaczej Himlusia usuną i nie widziałem sposobu, żeby go utrzymać. Przy trzecim podejściu chyba mi się udało. Byłaby wielka szkoda, jakbym musiał od początku tryhardzić. Poważnie już, aż mi się odechciało grać. Także bardzo fajnie. Zostały 3 dni, to się załaduje. Ale będzie ciąg eventów, który trwa miesiąc, więc mam nadzieję, że jeżeli skończymy Civil War'a, to te eventy przestaną się dalej ładować odnośnie tego wawelskiego spisku, bo jeszcze żaden się nie pojawił. Także tam mieliśmy jakiś miesiąc, dwa. Myślę, że w tym czasie damy radę. Tak, i wiecie, tak na przyszłość, jakbyście chcieli robić, nie idźcie tak jak ja za pierwszym razem poszedłem tutaj, bo to są góry i niepotrzebnie czasu tracicie, tylko od razu przez Germanię i od Germanii lecicie od razu na Prusy. Właściwie tutaj udało mi się otoczyć większość ich armii i teraz de facto zajmujemy już na pełnej, na autopuszu lecą. Także mam nadzieję, że damy radę. Nie striggerowały się jeszcze Czechy i nie striggerowały się jeszcze Szwajcarzy. Także byłoby bardzo fajnie, jakby się nie striggerowali, jakby nie wybuchły te głupie powstania i daliby mi zakończyć wojnę domową. Jakie czeskie powstanie? Jakie czeskie powstanie? Kill them all! Kill them all, nie, no i Czesi się striggerowali. Teraz jeszcze cześć, już miałem kończyć, miałem pisować tych bandytów. Dobra, za dużo dywizji tutaj, chodźcie panowie. Damy naszego Mejera, żeby się tym zajął. Ta piechota, co tutaj została, niech to już dopuszuje, te resztki Prus. Oczywiście oni walczą totalnie Krieg Endzig do końca, także trzeba dosłownie każdą prowincję im zająć, żeby te chore post-adolfowe z Wyrole się spisowały. Maribor, jeszcze Słowenia się chyba się nie striggerowała, nie wiem. Przy drugim razie udało mi się zrobić tak. Drugim razem próbowałem to samo zrobić, tylko jeszcze szybciej tędy się przebiłem, ale znowu się Czechy striggerowały. I tu było masa tego, już nie zdążyłem tego spisować. Ale teraz może się udać. Jeżeli się nie uda przez tych Czechów, zaraz Szwajcarzy się załadują, nieprawdaż? Dobra, Distrust się załadował, ale nie było jeszcze żadnego eventu, także mamy jeszcze chwilę czasu. Jeszcze chwilę czasu mamy. A no i zaczynają się eventy. Poważnie, jak teraz się nie uda, to chyba się poddaję i gramy Hydrisiem, bo nie wiem, jak tego Himmlera utrzymać. W 100 dni zakończyć tego Civil War'a, no nie da się, no po prostu się nie da. Nie da się. Nie wiem, to trzeba by ich atomem smyrać. Poważnie. Poważnie trzeba by ich atomem smyrać. Co spisowało? Dobra, Bohemia spisowała. Ja się nie dziwię, że przy tamtym naszym podejściu, pamiętacie, że się dziwiłem, że oni tak szybko spisowali te Wehrmachtem. Treaty of Królewiec, udało się. Dobra, udało się spisować, ale w międzyczasie odpalił się event, że się strigowali Słoweńcy. Także nie wiem, co ja mam z nimi zrobić. Poczekajcie, razie spasuję wszystko. Nie udało mi się w 100 dni. Załączyły się dwa pierwsze eventy odnośnie tej schizmy w SS, o tym wawelskim spisku. I pytanie, czy teraz zakończenie wojny domowej, czekaj, take all states. Dony skończone. A nie, Szwajcarzy, Boże, myślałem, że Słoweńcy. To nie skończyło mi jeszcze wojny domowej. Nie przez czego, przez Szwajcarów, naprawdę. Naprawdę. Panowie, prędko, jeżeli chcecie uratować biednego Himlusia. Jeżeli chcecie uratować biednego Himlusia, bo to się na nowo ładuje, ale to już nie ma znaczenia, bo już wystarczy, że raz się załadowało. To prędko, panowie, tutaj, szybciutko, aby ratować Himlusia. Szczemnica się striggerowała, tak, nie, chodź do tego generała. A dostaniecie górala, chodźcie po ten rozkaz. Ja nie wiem, co ze Słowenią, wtedy Wehrmacht podbił tą Słowenię? Tak, chyba Wehrmacht podbił tą Słowenię, także... jeżeli jeszcze z tym mam walczyć. Kończę w jakieś 110 dni te liunty niemieckie i Geringa, bo teraz sobie Geringa striggerowałem, żeby było. Chciałem zobaczyć, czy to na coś wpłynie, bo Gering miał tam event odnośnie tego, że próbuje Himmlera potem przekupić Burgundią, a Himmler mówi nie i wtedy się triggeruje Civil War. Także jeżeli teraz jeszcze przez te Luksemburgi mi opóźni spisowanie, zakończenie wojny, bo nie mogę jeszcze tego robić, prawda? Nie mogę jeszcze robić zwycięstwa w wojnie domowej. No, dobra, to jest trzeci event. Ale jeszcze nie było odnośnie tego zaproszenia.
Nie było jeszcze zaproszenia, czy jeszcze chyba da się tu uratować. Szybciej, 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 panowie! Szwajcarzy też robią to talent click, nie? Do końca trzeba im wszystkie prowincje pisować. Ja wsadzę, zniszczyć ich wszystkich. Za Himlusia wszystkich zniszczymy. Himluś będzie wiedział, co z nimi zrobić. Naprzód, naprzód. Próbujecie powstrzymać tą spaczoną serię. Wiem, paradoks spiskuje. Próbuję powstrzymać spaczenie, zaraz się nie dam. Zrobimy do końca tego seria. A! Szybciej! Szybciej! Dobra, nie ma czasu. Lecicie od razu tu pomóc. Pomóż, pomóż, pomóż. Piper, lecisz tam. Lecisz Pipa. Szybciutko! Szybciutko! Zakończyć Civil War'a! Zakończyć Civil War'a! Bo nie wiem, czy pamiętacie, ja zdałem sobie z tego sprawę, jak czytałem wasze komentarze, że potem jeszcze w Germanii, w sensie w Berlinie, mogą się striggerować komunistyczne powstanie ludowe. Tak, można grać NRD tutaj. Bo wtedy jak graliśmy w Wehrmachtę, to chyba się striggerowało nawet. Przez chwilę chciałem powiedzieć, a pierdzielę tego Himmlera i idziemy w komuchów znowu, kolejnych syndykalistycznych spaczonych robić, ale no nie. Ma być aryjskie imperium i będzie aryjskie Dutch Uprising. Spokojnie, Zajączku, dasz radę? Dasz radę? Dasz radę? Pokonałeś grubego Göringa, pokonałeś Einsteina, to teraz dasz sobie radę z jakimś Luksemburgiem, tak? Dasz sobie radę z Luksemburgiem. Luksemburg, pamiętam, że luksemburskie powstanie. Dlaczego? Dobra, Szwajcarzy spisowali, dobra, dawaj wszystkich. Szybko, 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 dobra, cyk, 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 cyk. Do Luksemburga, do Beneluxa. Go, 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 jedziesz? Wy też musicie do końca walczyć. Political Division, stabilność, surrender limit plus 15. Nie, 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 chyba nie trzeba do końca pisać każdej prowincji. Dawaj te dywizje. Mhm. No i sprzejdź tędy. Wy teraz tu będziecie. Ci najbliżej niech rzucą się na Luksemburg, żeby się nie rozwali przypadkiem. Acz. Jeszcze nie było zaproszenia. Jeszcze mamy szansę. Jeszcze mamy szansę to spisować. Jeszcze mamy szansę, goddammit. Proszę, skapituluj! Skapituluj tym Luksemburgiem! Zniszczysz moje spaczone marzenia! Ogarnij się! Przestań stawiać opór! Nic nas nie powstrzyma, naprzód! Tak, tak, pytanie, czy to wystarczy? Armia, czarny baron. Mocarski tron. Koniec, koniec, więcej nie chcę. Nie chcę tych wojen domowych, starczy mi. Proszę, no nie, zaproszenie. Dobra. Ignorujemy i robimy zakończenie Civil War. Niepotrzebnie klikałem, trzeba było przedłużać. Dobra, pytanie, czy nie zepsułem. Jakby co będzie autosave z 1 grudnia. Zwycięzcy pierwszej wojny światowej, zwycięzcy Civil War'a, dawaj, 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 Himluś, Himluś, ładuj tam! Dobra, Civil War is over, dobra, i pytanie, czy teraz... Pytanie, czy teraz, tak, End of German Civil War, zwycięzcy wojny domowej, teraz robimy Szarych Szeregów zwycięstwo. Zwycięstwo Szarych Szeregów. Mamy completed, co to znaczy completed? Co to znaczy completed? Czyli co, przestało się, bo to już się załadowało, eventy poszły. Himlusiu, trzymaj się krzesła mocno. Nie po to płaciłem. Dobra, mamy odblokowaną ścieżkę. Już, jak, teraz nie ma szans, bo tu był Heidrich, a tu był ten, Lammers. Ten to miał spojrzenie dopiero spaczonego. Udało się. Udało się? Przestaliście spiskować naszego Himlusia? Cesarza aryjskiego? Właśnie. Polish Underground Council. Masakra. Cztery podejścia robiłem dzisiaj. Tak mi się już nie chce, ale dogram ten odcinek do końca. Cztery podejścia. Reform the Faction. Możemy Neue Ordnung odtworzyć. Otworzymy Neue Ordnung. Kraj jest rozwalony totalnie. Zero war support, 21 stabilki, przemysł działa, przemysł nie działa. To jest nasze drzewko. Nie za duże. O, mam marcheweczki dla zająca za wygraną wojnę domową. Mam nadzieję, że będzie drzewko ekspansji i odzyskania wschodu i że nie przyjdzie ten, nie przyjdzie Toronto, bo była wojna. Była wojna i Toronto na to zaatakowało Duńczyka i tutaj w Danii rządził jakiś nasz Rzezimieszek, bo był nacjonalnym socjalistą
I oni wklepali tym Duńczykom i Duńczycy teraz są różowymi socjaldemokratami. I USA było event, że Islandia wychodzi z Toronto, akordu. Więc USA zrobiło, że nie, jesteście teraz naszym papetem. Także smutno. Czemu nie bejtujesz? Co ty mogę zrobić? Nie chcę robić pomocy strategicznych. Dobra, panowie, wygraliście Civil War'a. Serduszko od Himmlera za zwycięstwo. Pytanie, czy go utrzyma, bo jak mi teraz od... No jak assassinated? Zrobiłem wszystko, co chcieliście. Wszystko, co chcieliście. Do tego się nie da szybciej zrobić. Nie da się. Jak ja mam Himmlusia u władzy utrzymać? No nie ma go. No nie da się. Nie da się, po prostu się nie da. Polityka power, no spoko, ale to teraz, no właśnie, i teraz mamy albo Lamersa, albo Heidricha, no i biorę tego. No i czymś takim mam grać. Dobra, spróbowałem jeszcze raz. Czytałem autosave'a z przed tego, jak wybuchły Luksemburgi. Po prostu trzymam, nie klikam tych eventów, czekaj, aż one się same poprzeklikują i zobaczymy, czy jak zrobię drzewko, czy to mi uratuje, bo to dalej leci. Ten Sikorski, spoko. Nie mam pojęcia, jak tego Himmlera utrzymać. Jeżeli ja faktycznie muszę dokładnie w 100 dni zakończyć Civil War'a, no to wam powiem, że tak nie da się. Nie wiem, jak to zrobić szybciej niż 100 dni. No i aresztują znowu Himmlera, no nie wiem, właśnie robię Great Leader. I have no idea. Poważnie, nie wiem, jak go utrzymać przy władzy. I znowu to samo, więc nie wiem, albo poddajemy serię. Bo piąty raz spróbować tego Civil War'a mi się nie chce po prostu. I nie mam pomysłu, jak to szybciej zrobić. Albo poddajemy. Albo wy mi napiszecie tajemny sposób, może jakoś eventami da się ująć, ale tam nic wcześniej nie było odnośnie tego. Może to jeszcze za czasów Adolfa trzeba jakoś eventy dobrze przeklikać, żeby się SS Himmlerowi nie buntowało. Ale nie wiem, więc albo opcja jest taka. Albo poddajemy serię, albo gramy jako Heidrich, albo wy mi wytłumaczacie krok po kroku, jak to zrobić, w sensie, że nie muszę w 100 dni wygrać Civil War'a, tylko jakoś Himmlera decyzjami utrzymać wcześniej, nie wiem jak. Albo odpalam magiczną konsolkę i kończę Civil War'a dokładnie w 99 dni, żeby się nie załadowało i wtedy powinny te eventy o tym wawelskim spisku SS się w ogóle nigdy nie striggerować i gramy dalej Himmlerem. 4 opcje. Decydujcie w komentarzach. Ja mam na dziś dość. Zobaczymy, co wybierzecie. Każda opcja ma swoje plusy, minusy. Jeżeli nie, no to mam pomysł na kolejną serię, co możemy robić. Heidrich to w sobie nie wiem, co on tutaj może zrobić. Jakbyśmy mieli grać jako Heidrich, to nie mam pojęcia, w co on może polecieć. No komentarze możemy sobie striggerować, ale to by było mega oszustwo. No bo chyba ewidentnie... Ale nie, no jest drzewko pod Himmlera przygotowane. Coś, to nie wiem, jak go utrzymać normalnie w rysach. Nie mam pojęcia. Starczy na dzisiaj, mam dosyć. 3 razy przechodziłem tego Civil War'a od początku, prowincja po prowincji puszowałem tych spaczonych Geringów, Mainsteinów. Łapek górę, soczysty komentarz, do następnego, cześć.